Dzień dobry Państwu. Witam Państwa pod gęsiarką przekrzywioną, która irytuje wielu, na kanapie z naszego studia w budowie. SWT TV robi kolejny wywiad. Tym razem kontynuuję wywiad z przedstawicielami Ruchu Narodowego. Poprzedni wywiad był z przedstawicielem Młodzieży Wszechpolskiej i była rozmowa bardziej o ideologii. Dzisiaj koncentrujemy się na wizji ekonomicznej, jaką ma Ruch Narodowy. Moim gościem jest... Michał Wawer, członek zarządu Ruchu Narodowego. Okej. No więc przejdźmy do rzeczy. Ja zacznę od może niepopularnego oczywiście w Ruchu Narodowym Karola Marksa. Ponieważ Marks, jak wiemy, napisał, byt określa świadomość. I tak się dziwnie składa, że praktycznie wszystkie partie polityczne w Europie kierują się mniej więcej tą maksymą. Byt określa świadomość. Nawet te, które Marksa, które są absolutnie niemarksistowskie. To jest tylko żart oczywiście, ale chciałbym się dowiedzieć, jaka jest Państwa, jako Ruchu Narodowego, wizja ekonomii? Czy macie jakiś program ekonomiczny? Program ekonomiczny oczywiście mamy i to zapraszam po prostu do lektury, bo on jest spisany w ramach programu politycznego Ruchu Narodowego. Jest część poświęcona gospodarce. Także podejrzewam, że spośród polskich partii politycznych jesteśmy tą, która ma najbardziej, czy jedną z najbardziej spójnych, konkretnych i spisanych wizji polskiej gospodarki. Trudno jest odpowiedzieć w dwóch słowach na pytanie, jaka to jest wizja gospodarcza. My wychodzimy z założenia, że do każdego problemu trzeba podchodzić trochę indywidualnie, tak? Rozwiązywać każdy jeden problem naraz i unikamy doktrynerstwa, tworzenia utopijnych wizji ekonomicznych, tak jak marksiści, tak jak liberałowie, którzy wyobrażają sobie, że stworzą jedną zasadę, której podporządkują całe życie społeczne i to nas doprowadzi do krainy wiecznej szczęśliwości. To jest oczywiście niemożliwe. Dlatego bardzo wiele zagadnień ekonomicznych wymaga indywidualnego podejścia i specjalnie pod to przygotowanych rozwiązań. Dobrze, ale przejdźmy konkretnie. Czy może Pan mi powiedzieć jakieś konkretne punkty Waszego programu? Mówiąc o jakichś ogólnych zasadach, które nam przyświecają, jedną z takich zasad jest na pewno samo sformułowanie celu polityki gospodarczej, dlatego że dla narodowca celem polityki gospodarczej jest stworzenie silnej gospodarki i za tym idącego silnego państwa, które gwarantuje narodowi odpowiednio silną pozycję w świecie. Na czym ta gospodarka ma być oparta? Ma być oparta na gospodarce zrównoważonej. W polskich warunkach wymaga to przede wszystkim odpowiednio położonego nacisku na przemysł i to przemysł zaawansowany. Dlatego, że my w tej chwili raz, że dużą część naszego przemysłu po przemianach ustrojowych straciliśmy, a dwa, że ten przemysł, który mamy, to jest w dużej mierze przemysł bardzo prosty, tak, oparty na montowniach, na dostarczaniu półproduktów czy wręcz surowców do przemysłu świata zachodniego. Naszym celem powinno być stworzenie w Polsce przemysłu opartego na wysokich technologiach, który i dawałby zatrudnienie, i dawałby kapitał polskiemu narodowi w długiej perspektywie. Okej, ale ja zmierzam jeszcze do innego pytania. Kapitał narodowy. Przewaga... Oczywiście kapitału narodowego. Właśnie, dlatego że to, co Pan mówi, to równie dobrze, proszę wybaczyć, mógłby powiedzieć Niemcy. Bo jeśli Wam, Ruchowi Narodowemu, niektóre media zarzucają nacjonalizm, to ja przypomnę, że największymi nacjonalistami w gospodarce w Europie są Niemcy i Francuzi. Oczywiście. Tak jak i Amerykanie, tak. Gdzie zawsze kapitał narodowy ma przewagę. Tak jest. I musi mieć przewagę i będzie wspierany przez państwo. Czy w ten sposób też? Oczywiście. To jest pierwsza i podstawowa zasada. Obserwować, co zrobiły dzisiejsze mocarstwa, zanim były mocarstwami. Niemcy, Amerykanie, Chińczycy. I powtórzyć to oczywiście dostosowując do polskiej specyfiki, sytuacji, miejsca, czasu. Powtórzyć w taki sposób, żeby Polska za ileś dziesiątków czy setek lat dołączyła do grona mocarstw światowych. Dobrze, bardzo fajnie. A wspomniał Pan o silnym państwie. Interwencjonizm państwowy w gospodarkę. Jak to widzicie?
To zależy. Nie jesteśmy na pewno zwolennikami jakiegoś takiego komunistycznego, że państwo wszystko zrobi najlepiej i państwo wszystko robić powinno, natomiast sprzeciwiamy się też zdecydowanie liberalnemu żadnego państwa w gospodarce. Są obszary, w których najlepiej się sprawdza przedsiębiorczość prywatna. Są obszary, gdzie w warunkach zwłaszcza Unii Europejskiej bez państwowej interwencji nie jest możliwe w ogóle istnienie polskiego kapitału. Tutaj takim przykładem, myślę, najbardziej spektakularnego i udanego eksperymentu właśnie z państwową interwencją jest nasz koncern paliwowy Orlen, który jest, no, jak wiemy, własnością państwową i odnosi bardzo duży sukces rynkowy, będąc między innymi nawet na rynku niemieckim obecnym jako bardzo poważny gracz w tej chwili. A czy myśleliście jako właśnie ekonomiści Ruchu Narodowego na temat konkretnego wydzielenia dziedzin, które muszą podlegać interwencji państwa i muszą być kontrolowane przez państwo? Tu oczywiście do tego grona należą wszelkie sektory strategiczne, to znaczy dotyczące państwowego bezpieczeństwa. Energetyka, zbrojeniówka to są takie sektory, w których niekoniecznie może muszą być pod pełną własnością państwową, natomiast nie mogą być traktowane jako wolny rynek, gdzie każdy zagraniczny inwestor może sobie swobodnie wejść. Nawet polskie przedsiębiorstwa muszą być, jeżeli w ogóle są prywatne, to muszą być bardzo intensywnie nadzorowane, bo istnieje po prostu zagrożenie, że na przykład prywatne przedsiębiorstwo energetyczne poprzez podstawionych polskich obywateli czy spółki kontrolę nad nim mogą przejąć służby zagraniczne. A media? Media. Media to jest dyskusyjny temat. Tutaj to już bardzo zależy od panującej sytuacji. Mogę sobie wyobrazić sytuację, w której rynek medialny wygląda w taki sposób, że nie ma potrzeby dla państwowej interwencji. Natomiast no, dzisiejsza sytuacja w Polsce no, raczej się tego domaga. Ale kojarzy pan pewne ustawy, które zabezpieczają interesy państw na rynku medialnym, jak na przykład w Niemczech, gdzie procent kapitału obcego jest o wiele mniejszy od procentu kapitału rodzimego. To jest otwarty temat do dyskusji. Myślę, że jest co najmniej kilka rozwiązań, jakie można przyjąć. Rynek medialny na pewno domaga się tego, żeby go zmienić w Polsce. Pytanie brzmi, czy właśnie zmiana powinna wyglądać poprzez stworzenie warunków do wzrostu polskich prywatnych przedsiębiorstw medialnych, czy poprzez bezpośrednią interwencję państwową. Obie te drogi mogą być zrobione dobrze, mogą być zrobione źle. Także to jest temat do dyskusji. Na pewno nieakceptowalna jest sytuacja obecna. Nie, oczywiście, że tak. Chyba ja uważam, że państwo powinno się wtrącać tylko wyłącznie w dwie dziedziny. Kwestia budżetu, to jest łącznie rozumiane jako szeroko, również jako fiskalizacja po prostu, jako zbiór podatków, plus do tego właśnie sprawy bezpieczeństwa. Więc chyba się zgadzamy, że to, co byście wymienili, to jest właśnie w tych dwóch dziedzinach. Tak, aczkolwiek widzimy pole do szerszej interwencji państwowej, dlatego że są dziedziny, na przykład weźmy rynek produkcji farmaceutycznej. To jest rynek, na którym istnieją światowo generalnie tylko wielkie podmioty. One mają monopol, tak? W Polsce w tej chwili no, polskie przedsiębiorstwa produkujące farmaceutyki to są przedsiębiorstwa albo bardzo niewielkie, tworzące proste produkty, albo bardzo wyspecjalizowane i przeważnie będące dostawcami dla tych wielkich korporacji farmaceutycznych. Tutaj sytuacja się, no, nie ma za bardzo możliwości, żeby jakieś polskie przedsiębiorstwo samo z siebie, prywatne, własnymi siłami się wydźwignęło do pozycji tego właśnie światowego giganta. W związku z tym, no to się, mimo że to nie jest ani dotyczące budżetu, ani bezpieczeństwa obszar, to prosi się o interwencję państwową. Ja bym się nie zgodził, ponieważ tak się dziwnie składa, że jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa farmaceutyczne, czy wszelkie związane z medycyną, są ważne dla bezpieczeństwa państwa, bo ostatecznie w wypadku W, którego pewnie nie będzie, czy w wypadkach kryzysów dużych, no to niestety farmaceutyki są bardzo ważne. Dobrze, ale zejdźmy może z wyżyn, z wielkich koncernów, z Mordorów, Leningowa i tych wszystkich rzeczy i zejdźmy na ziemię do małych przedsiębiorstw. Zanim poproszę pana o wypowiedź, powiem jedną rzecz, że cały sukces Margaret Thatcher polegał właśnie na stworzeniu pewnego rodzaju protekcjonizmu
państwowego dla małych przedsiębiorców, jednoosobowych firm. U nas, jak widzę, jest zupełnie odwrotnie. Jakie wy macie wizje? Dokładnie taką. W stosunku do małych przedsiębiorstw uważamy, że powinno się unikać bezpośredniej interwencji państwowej, natomiast państwo powinno zabezpieczyć warunki do rozwoju małych przedsiębiorstw metodami właśnie protekcjonizmu gospodarczego, czyli ochrony rynku krajowego przed nieuczciwą konkurencją ze strony podmiotów zagranicznych. A jak konkretnie te interwencje? Najbardziej klasyczną metodą jest stosowanie ceł ochronnych, co w warunkach Unii Europejskiej jest oczywiście niemożliwe i dlatego my postulujemy to, żeby wyjść z Unii Europejskiej, żeby polska gospodarka mogła wreszcie złapać oddech, zacząć się rozwijać. Natomiast póki jesteśmy w Unii Europejskiej, to oczywiście też wiele rzeczy da się zrobić. Przywołane tutaj przykłady Niemiec i Francji są tutaj szczególnie dobre. To są kraje, w których istnieje pewien etos urzędniczy, tak? Że urzędnicy na przykład decydujący o zamówieniach publicznych formalnie mają obowiązek traktować równo wszystkie podmioty ze wszystkich krajów, ale dla każdego, kto brał udział jako przedstawiciel firmy w przetargach, w zamówieniach publicznych we Francji na przykład, jest oczywiste, że do ważnych przetargów nigdy nie zostanie wybrany podmiot inny niż francuski. Wyrobienie tego etosu urzędniczego jest coś, co Polska zdecydowanie powinna. No to jest temat rzeka, jeżeli chodzi w ogóle o urzędników i etos urzędniczy. Ja dodam do tego, co Pan mówi, że w Stanach Zjednoczonych żaden urzędnik państwowy nie może podróżować innymi liniami niż amerykańskimi, mieszkać w innym hotelu niż hotel amerykański. No, mają wybrany hotel, inaczej nie rozliczą delegacji. To samo jest zresztą w Niemczech. Dodatkowo ambasady niemieckie mogą używać tylko niemieckich samochodów. To nie to, co u nas. My co prawda nie produkujemy samochodów, chociaż są samochody produkowane w Polsce, ale my nie kupujemy ich w Polsce, tylko kupujemy je od dealera gdzieś za granicą. Tak to wygląda w MSZ-cie. A jeszcze w Stanach Zjednoczonych prawie każdy hotel, motel, żeby dostać on odpowiednie ulgi, dotacje, musi korzystać z wyposażenia produkowanego w Stanach Zjednoczonych. Co też jest oczywiście ekonomiczne. Amerykanie mogą sobie to... Chyba jest jedna rzecz, bo ja również jestem bardzo małym przedsiębiorcą i muszę powiedzieć, że tych ceł tak bardzo nie odczuwam. To nie jest ta dziedzina. Natomiast kwestia ZUS-u i tego haraczu, który muszę płacić dla państwa, jest wielokrotnie niszcząca, plus wszelkich restrykcji, które się szykują, te JPK-i, czy jakieś inne historie, kwestia pewnego rodzaju uważania. Cały czas jest to komunistyczne myślenie, prywaciarz to jest wiadomo złodziej i to wiadomo, że on zawsze oszuka. To jest właśnie to, co bardzo niszczy. Co wy na to? To znaczy, na pewno uważamy, że cały system otoczenia biznesu domaga się przebudowy. Tak? W tej chwili nie tylko dla przedsiębiorców, w ogóle dla Polaków, dla pracowników również obciążenia daninami publicznymi są o wiele za wysokie w stosunku do tego, co w zamian od państwa dostajemy. Cały system emerytalny na przykład domaga się gruntownej przebudowy i zmiany jego koncepcji. Także tutaj to należy adresować, tak jak mówiłem, każdy z tych problemów, które Pan wymienił, indywidualnie, zastanawiać się, co tu można zrobić i jak to poprawić. Ale też no, tu również wchodzi kwestia tego etosu urzędniczego, o którym rozmawiamy, czyli traktowania przedsiębiorców nie jako potencjalnych przestępców, tylko kogoś, komu trzeba pomagać. No właśnie, szczególnie krajowych przedsiębiorców, bo tak się dziwnie składa, że wchodzące do nas przez tyle lat wielkie koncerny, o znanych nazwach, one są traktowane jako dobroczyńcy w cudzysłowie. Natomiast Polak, który usiłuje zrobić coś podobnego, jest natychmiast niszczony i traktowany jako potencjalny wyłudzacz VAT-u. Co jest zresztą śmieszne. No. Dobrze. Widzę, że macie dość konkretny program Ruch Narodowy. Niech Pan powie mi jeszcze, dlaczego w takim razie Ruch Narodowy nie kojarzy się również z gospodarką. Pracujemy nad tym, tak? Na przykład 2 tygodnie temu brałem udział w konferencji w Krakowie imienia Adama Doboszyńskiego, gdzie miałem okazję mieć godzinne wystąpienie na temat właśnie protekcjonizmu gospodarczego. Można je znaleźć w internecie, polecam. Powoli budujemy tę naszą markę. Staramy się właśnie spójnie pokazywać to, że się znamy na gospodarce i mamy tutaj do powiedzenia coś, czego nie mają ludzie z ekonomicznego mainstreamu.
Jest to długa droga przed nami, tak? Dlatego, że myśl narodowa, ekonomiczna gdzieś w toku najpierw komunistycznej okupacji i później tych 25 lat liberalizmu gospodarczego, gdzieś ta myśl się zagubiła. No to też nie do, przepraszam, liberalizm. No, neoliberalizm, tak. Nazwijmy to PRL-em PiS, tylko że zamiast tak. właściciela pod tytułem PZPR zmieniło, powstało kilku właścicieli o innych nazwach. Dokładnie. Także to oczywiście wymaga konsekwentnej pracy przez lata i pokazywania miesiąc w miesiąc, że tutaj jest alternatywa, ale jesteśmy w dobrym momencie, tak? W momencie właśnie kryzysu neoliberalizmu, tego, gdzie nowe idee zaczynają się pojawiać i przebijać do opinii publicznej, także liczymy, że uda nam się być w awangardzie tej intelektualnej zmiany, również w ekonomii. Stąd się biorą te moje programy, że koło ruchów narodowych jest jakaś taka dziwna otoczka. Znaczy dziwna, wiadomo, mainstream, różne rzeczy, różne chwile robią z was co najmniej jakichś no, kojarzących się łysych panów z pałkami, którzy się na niczym nie znają, no, poza waleniem się z policją, prawda? To jest bzdura totalna. Nie ma w żadnej telewizji, w tym również i prawicowej, to jest bardzo przykre, właśnie tego typu rozmów z wami, żeby pokazać, że wy jesteście również, a może przede wszystkim, bo jesteście młodzi, nie macie wielu obciążeń i jak ja to zawsze mówię, nie ma na was nic w IPN-ie, bo byście za młodzi. Prawda? Zgadza się. To jest ten strach przed tym. I warto jednak propagować ideę narodową, gdyż ja uważam jako Polak oczywiście, że każdy ruch polski oddolny przede wszystkim powinien być oparty na idei narodowej. Różnie rozumiany. Oczywiście opieracie się na Dmowskim, czy nie? Oczywiście. Ale nie tylko. No właśnie, bardzo dobrze, ale bierzecie pod uwagę to, że Dmowski pisał w latach 20., latach 30., czego przypadku? Tak, oczywiście. 2017. Oczywiście, to jest... Wiele rzeczy, które Dmowski napisał, szczególnie w obszarze ideowym, są aktualne do dzisiaj, natomiast jest szereg obszarów w gospodarce właśnie między innymi, gdzie zarówno czasy, sytuacja globalna, sytuacja też społeczna i psychologiczna się zmieniła na tyle, że wymaga to adresowania na nowy sposób nowych problemów. Polityka i tak dalej. Dobrze, na koniec jeszcze jedno pytanie, już takie zupełnie dziwne. Czy macie ambicje i zamierzacie uczestniczyć w życiu politycznym poprzez starty w wyborach? Oczywiście. I samorządowych i lokalnych? We wszystkich, tak. I samorządowych i parlamentarnych, tak? Tak. Dobrze. Bardzo bym chciał, żebyście Państwo dokładnie przemyśleli tę audycję i popatrzyli na to zupełnie inaczej. Popatrzyli na to jako na młodych ludzi, którym zależy na Polsce przede wszystkim, a nie na jakiejkolwiek ruchu partyjnym. Jeżeli mówimy o partiokracji, to oni są moim zdaniem jedyną siłą, która potrafi tą partiokrację, ten właściwie zabetonowany układ zniszczyć. Na koniec jeszcze jedno, ponieważ nie zaczęliśmy od początku, proszę wybaczyć, tak mówiłem, że to jest telewizja w budowie, ja to mogę co prawda pociąć, ale ja chcę, by te programy były tak jak na żywo. Na razie nie mam tej możliwości, w związku z czym on nie będzie cięty. Proszę, żeby Pan się przedstawił. Michał Wawer, radca prawny, członek Zarządu Ruchu Narodowego. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. I jutro powodzenia na marszu. Dziękuję. Dziękuję.